Witam, w tym poradniku pokażę Wam, jak znaleźć przyrząd do wspinaczki, tak zwany czekan lub jak wolicie mówić climbing axe. Zapraszam do oglądania. Naszym miejscem początkowym jest jak zwykle ten teren obok głównej plaży przy tym dużym drzewie. Jak widzicie, jestem oczywiście na innym świecie, żeby nie było, że gram na tym, z którego jest seria, gdzie używam sobie cheatsów. Ale wracając, by znaleźć czekan, musimy dojść do miejsca, gdzie jest wielka dziura, więc po prostu udajemy się na północ, gdzie znajduje się ta duża, olodzona góra. Po drodze, jak będziemy szli w stronę tej wielkiej góry, natkniemy się na wielką dziurę pod środku całej mapy. Jest to dokładnie w tym miejscu, ja się znajduję tutaj, mogę nawet przybliżyć, jestem tutaj. Tu jest główna plaża i stąd my wyszliśmy. By znaleźć wejście do jaskini, gdzie znajduje się czekan, wystarczy, jeżeli nie chcecie jakby się zgubić, wystarczy iść tą drogą prosto, by okrążyć po prostu tą dziurę, tą tutaj ogromną dziurę. Jak będziecie tak szli, to w końcu znajdziecie duży namiot. Myślę, że będzie bardzo trudno przeoczyć to. Po prostu teraz schodzimy do jaskini. Dzięki cheatom, że tak powiem, modom, wziąłem i rozjaśniłem troszeczkę wszystko w tej jaskini, by łatwiej było tutaj was poprowadzić. No, teraz po prostu będę tak zjeżdżał przez 4 godziny na sam dół. Żartowałem, już jestem. No, w takiej sytuacji jesteśmy już na dole, ale radzę wam, jeżeli chcecie tutaj wejść, to przygotujcie się na walkę z kanibalami. Jako, że mam godmoda, z tego co wiem, chyba mam godmoda, nie jestem pewien. Tak, mam godmoda, to ja sobie po prostu zaskoczę, nie będę ciągle zjeżdżał tym. Proszę bardzo, schodzimy niżej, na sam dół. Jak dojdziemy do takiej wody, to nie martwcie się, nie musicie używać żadnego kombinezonu do nurkowania. Możecie normalnie sobie przepłynąć bez niego, to nie ma większego znaczenia. I schodzimy na dół. Tutaj musicie uważać, bo tu jest dużo tych dzieciaków, więc przedtem, no niestety ja tutaj nie mam żadnych broni ze sobą. Przedtem prawdopodobnie lepiej by było, gdybyście zrzucili na przykład dynamit albo bombę, żeby się po prostu ich pozbyć, bo potrafią te bobaski zrobić krzywdę. Na samym dole tutaj znajdziemy też namiot, w którym możemy zapisać sobie grę i także fuel do naszej piły łańcuchowej. Ale to nas teraz nie obchodzi. Idziemy dalej, przechodzimy przez taką szczelinkę i jak oglądacie moją serię z The Forest, to wiecie, że jakiś czas temu chyba, że to wyciąłem z odcinka, przechodziłem tędy i się dziwiłem, że widać nawet jaskinię. I to właśnie o tej malutkiej dróżce mówiłem. Tutaj macie namiot i też skrzyneczki, w których pewnie nic nie będzie. Tutaj może właśnie jest dynamit, dokładnie. I ten dynamit, szczerze mówiąc, się przyda. I mamy też następne zdjęcie tego dużego drzewa, na którym jest oczywiście krzyżyk, jak znaleźć część do pistoletu, ale to zupełnie inny odcinek. Przechodzimy przez następną szczelinę. Okej, idziemy dalej. I tutaj już będziecie musieli uważać. Tutaj już zaczynają się schody, ponieważ tu już są te szare kanibale, które są naprawdę silne, więc z nimi to już nie ma śmiechu, zabawy, bo one jak rypną, to potrafią zrobić naprawdę dużo krzywd. Ale tam, nieważne. Idziemy dalej, przeskoczymy przez tą dziurę, żeby tam nie wpaść oczywiście, bo jak się tam wpadnie, to 4 godziny będziecie wychodzić. Tamten próbuje nas chyba gonić, ale jest nieudolny. Idziemy dalej. Uwaga, żeby tutaj nie spaść. I jesteśmy prawie na miejscu, ale tutaj trzeba uważać, ponieważ następne dzieciaczki tutaj są i dwóch kanibali. Ale proszę, tutaj jest właśnie nasz czekan, który mamy zdobyć. Kanibale tak trochę na początku mnie zignorowały. Oczywiście możecie po prostu podejść tutaj i szybko tutaj przez
speedrunować sobie i zabrać ten czekan i uciekać stąd, ale myślę, że to jest też troszeczkę zbyt ryzykowne, bo te kanibale zbytnio się nie poddają podczas gonienia, więc radzę się przygotować dobrze na tą wyprawę, zabrać sobie jakiś dynamit, jakąś zbroję najlepiej, jak mówię zbroję, mam na myśli oczywiście skórę lizarda albo jakąkolwiek inną. No i tak, no i to jest w sumie wszystko. Tutaj macie ten czekan, bierzecie go i możecie się wspinać właśnie po takowych ścianach, które są bardzo charakterystyczne. Jeżeli poradnik się spodobał i jakkolwiek się przydał, nie zapomnijcie zostawić... O, proszę, mamy tutaj pokazane, że w grze też jest piła łańcuchowa, ale też inny odcinek. Jeżeli się spodobał i się przydał ten poradnik, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!